Że w Polsce brakuje rąk do pracy, mówi, wiesz? Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad regulacjami dotyczącymi powiązania wypłaty unijnych funduszy z praworządnością. Paweł Zieliński, zapraszam. Ośrodek badań nad totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego uzyskał dostęp do odtajnionych materiałów Komisji do spraw zbrodni wojennych ONZ. To efekt starań wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdaleny Gawin, a także ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza i ambasador Polski przy ONZ Joanny Wroneckiej. Materiały zawierają m.in. raporty rządu emigracyjnego w Londynie, alarmujące aliantów o eksterminacji Żydów i Polaków w niemieckich obozach koncentracyjnych. Według minister kultury Magdaleny Gawin dokumenty potwierdzają wiedzę państw zachodnich na temat tego, co działo się na terenie okupowanej Polski. To jest straszne świadectwo, dlatego że świadczy o bezczynności aliantów w tej sytuacji, jaka wtedy była, i świadczy o tym, że Polacy i Żydzi zostali pozostawieni sobie sami. Natomiast raporty te przede wszystkim pokazują ogromny wkład Polski i Polaków w powstanie Komisji do spraw zbrodni, której materiały gromadzone m.in. dzięki Polsce stały się potem podstawą do oskarżeń w procesach norymberskich. Wicedyrektor ośrodka dr Wojciech Kozłowski powiedział, że materiały archiwalne zostaną dostarczone do Polski w formie cyfrowej i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Będziemy pracować nad tym, żeby możliwie szybko, także i w Warszawie można było w czytelni ośrodka badań nad totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego do tych dokumentów mieć wgląd i je móc badać, bo po odtajnieniu w 2017 roku dokumenty Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw zbrodni wojennych trafiły do Londynu. Bardzo proszę, dziękuję za tę wspólną modlitwę, za udział w tej transmisji. Kłania się Państwu, swoim widzom, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Tak wynika z najnowszego raportu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Problemy z pozyskiwaniem pracowników mogą przełożyć się na wyższe koszty realizowanych inwestycji i zwiększają ryzyko opóźnień, a przez to utratę środków unijnych, podkreślał wiceprezes zespołu Adrian Furgalski. Cały czas mamy wysysanie pracowników z naszego kraju na razie ekspertów związanej z rynkiem kolejowym. Firmy mówiły o takim mocnym wysysaniu za pomocą oczywiście dobrych warunków płacowych pracowników z Polski na rynki skandynawskie, zwłaszcza do Norwegii. Więc to nie tylko to, że mamy jakąś lukę i trzeba zapłacić. Zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo całym się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona przy między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowi. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radzać w serce nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Miłosierdziu Bożemu, oddajmy zmarłych, wieczne odpoczynek rachim zastanie, a światłość wieku zostanie w tej świecie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zapłać za którą modlitwę. Obchodzona jest środa popielcowa, która rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, mówił, że w tym okresie najważniejsze są modlitwa, jałmużna i właśnie
obecnie mamy się rozprężyć w wielkim poście i przebiec ten dystans tych 40 dni właśnie w takiej rzeczywistości, a potem wrócić do tego, co jest poza tym. Ale właśnie mają nas nauczyć pewnej postawy, postawy modlitwy, postawy jałmużny, postawy właśnie postu. Dziś w środę popielcową katolicy uczestniczą we mszy, w czasie której kapłan posypuje... Solwen, dziadostwo, nie można się zalogować. Zalogowane na Solwen, a proszę Państwa, 10 razy trzeba się logować, to znaczy, że nie jest zalogowane, pomimo, że oni mówią, że jest zalogowane.